Witajcie. Runda numer 3 była dla mnie rundą nieprostą z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że rywalizowałem z zawodnikiem urodzonym w 2010 roku, a mimo to jego ranking to już ponad 2400 punktów. Wacław Finek to obecnie chyba największa nadzieja czeskich szachów. No a takie starcia nie są proste. Dopiero co na turnieju w Kanadzie rywalizowałem z innym talentem w podobnym wieku i tam miałem bardzo ciężką przeprawę, także no nie byłem przekonany jak mi pójdzie dodatkowo pewnym utrudnieniem było to że może to jest śmieszne, ale no tak było. Kompletnie się dzisiaj nie wyspałem. Może was to trochę bawić, ale szachiści uwielbiają spać. Rundy zazwyczaj są w okolicach 15, w godzinach popołudniowych. Także to wyspanie się przed długą, klasyczną partią jest niezmiernie ważne. No a ja dzisiaj spałem naprawdę źle. Obudziłem się o 6 rano i spać dalej. Nie mogłem. Z nudów poszedłem biegać. Może to mnie uratowało. W każdym razie. No, ten taki typowy proces przygotowania był dzisiaj zaburzony, ale mimo to jakoś tam się do tej partii przygotowałem i zaraz o tym opowiem. Także przechodzimy do pojedynku. Mój przeciwnik, i to mnie zaskoczyło w przygotowaniach, właściwie największą część przygotowania, którą wykonałem, to było zrozumienie, co mój przeciwnik chce w debiucie osiągnąć, bo przyznam szczerze, ten jego repertuar debiutowy mnie troszkę zaskoczył. No i okazało się, że przeciwnik białymi gra D4. No, oczywiście w tym nie ma nic jeszcze podejrzanego, ale po kolejnych ruchach najchętniej się ustawia skoczek F3 i G3, czyli na D5 skoczek F3 i w następnym ruchu G3, albo wręcz od razu w drugim ruchu po D5 posunięcie G3 i to samo zaczął robić po skoczek F6. Skoczek F3, E6 i G3 nie gra typowych ruchów związanych z C4, tylko właśnie G3. Opóźnia ruch, C4. No i to jest zaskakujące o tyle, że no zawodnik w młodym wieku ani nie gra pryncypialnych otwarć, ani nie skacze między debiutami, co jest dzisiaj taką powiedzmy sobie, normą, a do tego jest bardzo rozwijające. Tutaj Wacław z jakiejś przyczyny decyduje się na powtarzanie schematów, które dodatkowo no, są takie dość podejrzane, i jedyna rzecz, którą dzisiaj zrobiłem, to wymyśliłem jakąś linię, w którą Postaram się partię jakoś nawigować i będę próbował może wykorzystać te wąskie przygotowanie, ten wąski repertuar, żeby przeciwnika jakoś zaskoczyć. I zagrałem ruch, którego wcześniej chyba nigdy nie grałem, czyli zagrałem C5. Bardzo często w tym ustawieniu reagowałem ruchem B5, bo no G3 ma taki sens, że troszkę jest lepiej. Białymi reagować. Może inaczej, no nie daje żadnych opcji goniec B4, szach. To chyba jest główna przyczyna, bo jeżeli C4, no to czarne mogą zagrać goniec B4. Ruch G3, no nie daje tych idei z ruchem goniec B4, ale to właściwie jest no jedna z jego niewielu chyba zalet, bo po B6, no można oczywiście B6 tak sobie grać i to chyba przechodzi do innych systemów. Natomiast przez wiele lat ja tutaj grałem B5. Ruch, który jest możliwy dzięki temu. Że nie ma pionka na C4, no ale nie jest to ruch, który daje tam nie wiadomo co czarnym. A przeciwnik już grał parę partii, więc no nie chciałem iść w teren, w którym on jakoś tam był przygotowany. Dlatego pogonie z G2 zagrałem, posunięcie, a w ogóle przepraszam, on zagrał inną kolejność, czyli zagrał G3 w tym, w tym momencie, jakby nie dając mi. Ja się przygotowywałem na, na, na ruchy B5, a tutaj właśnie zagrał przez taką kolejność, nie dając mi ruchu B5. Co prawda to nie tak znowu wiele daje, bo jak zagram D5 i przeciwnik zagra z F3, ja też mogę zagrać B5, ale powiedzmy, że chciałbym musić już zagranie ruchu D5, bo w tej kolejności, którą tutaj omyłkowo pokazywałem, no to można również grać bez ruchu D5, próbując grać do ruchu. C5. Natomiast przeciwnik wybrał tę kolejność, co wiele nie zmieniło, bo ja i tak planowałem zagrać posunięcie C5. Tutaj, jak nie ma pionka na polu C4, to białe nie mogą odpowiedzieć D5, bo na D5 po prostu bicie i chyba to nie ma żadnego sensu dla białych. Także skoczek F3 nastąpiło i CD4 to miałem przygotowane. Przeciwnik szybko Roszada tak grał wcześniej i to powtórzył. Inną opcją jest zagranie skoczek d4, co daje dodatkową opcję w postaci po skoczku c6. Nie trzeba robić roszady, bo to powstaje pozycja, która była w partii. Można zagrać ruch c4 i na to troszkę się przygotowałem, ale no to nie zostało przez przeciwnika zagrane. Przeciwnik zagrał roszadę, skoczek c6, skoczek d4 i Hetman b6. No i mamy szósty ruch w debiucie, który przeciwnik grał już kilka razy, a on już w tym momencie kilka minut myślał, co no niezbyt dobrze świadczy o jego przygotowaniu debiutowym, a na poziomie arcymistrzowskim no takie rzeczy jednak nie powinny mieć miejsca. Oczywiście Wacław jest póki co zaledwie mistrzem FIDE, ale wiadomo, że te tytuły za chwilę będzie zdobywał, no i myślę, że tutaj ma sporo do poprawy, jeśli chodzi o ten aspekt przygotowania debiutowego. Może to śmiesznie brzmi w moich ustach, bo ja żadnym tam królem przygotowania nie jestem, ale dzisiaj faktycznie w tej fazie debiutowej byłem górą. Przeciwnik zagrał skoczek na B3. Tego się spodziewałem. Można jeszcze zagrać skoczek C6. Tutaj można odbić i pionkiem B i pionkiem D ale tak nie, nie było. Zagrał skoczek B3, ja D5. No i teraz po, na myślę zagrał skoczek C3. Tutaj są też inne ruchy. Można zacząć od ruchu goniec E3. Można zagrać C4. Można nawet E4, bo patrzyłem to, dzisiaj tę pozycję. Różne tutaj są możliwości. Wszystkie mają jakiś tam sens. Natomiast skoczek C3 jest ruchem, który myślałem, że może nastąpić. Dlatego, bo spojrzałem, co tutaj grali jacyś dobrzy gracze. Niewielu było dobrych graczy, którzy którzy grali te pozycje białymi i widziałem, że skoczek C3 właśnie było grane z ideą pogoniec E7 zagrać ruch E4. O co chodzi o białym? No jeżeli bicie, no to może nawet jeszcze goniec E3 można wtrącić, gdzieś ten hetman sobie odchodzi. No i tego typu pozycje mogą być dla białych trochę przyjemniejsze. Gońce tutaj troszkę naciskają, po jakiejś roszadzie może nawet hetmanem można wyskoczyć, wymusić jakieś osłabienia, no w tym kierunku można próbować, tylko że na E4 zobaczyłem, że jest bardzo fajna linia dla czarnych. To oczywiście w przygotowaniu opracowałem z, z komputerem i wiedziałem, że tak można zagrać. Czyli D4 skoczek E2, E5. Czarne zbudowały silne centrum. Jeżeli białe nic nie robią, to czarne są zadowolone, także białe grają C3. No i gdyby teraz czarne musiały pobić, skoczek bije C3, no to prawdopodobnie pozycja białych jest po prostu lepsza. Skoczek zaraz skoczy na D5, jakiś goniec E3 może nastąpić. To nie jest dobra pozycja. Tylko że tu jest niuans. Czarne mogą zagrać posunięcie A5. Bardzo silne, nakierowane na pozycję skoczka B3. Teraz A4 nic nie daje, bo goniec E6. Atakujemy gońca. Dlatego po A5 trzeba pobić i A4. I teraz białe miały dwie opcje albo zbić pionka z atakiem na skoczka, albo odejść skoczek D2. Nie wiem, czy z praktycznego punktu widzenia skoczek D2 nie jest lepsze, choć no moje przygotowanie zakładało, że biję tutaj na D4 i sobie gramy. Mi się pozycja w miarę podoba, ale ona jest dynamiczna. Tutaj się może to na różne sposoby rozwinąć. Równowaga materialna, bardzo ciekawa sytuacja. I yy, myślę, że tak lepiej było zagrać białymi, bo przeciwnik zbił D5, co jest ryzykowne, bo to jest bardzo pryncypialne, co zrobił. Ale no w tym momencie już po ruchu de 5 Wacław miał 51 minut jak godzinę 33 wykonywanie takich pryncypialnych decyzji, jak przeciwnik jest przygotowany, a my mnie no zazwyczaj jest bardzo ryzykowne. No i to mnie bardzo cieszyło, bo z jednej strony to były wedle mojej analizy niemal optymalne decyzje. Ale z drugiej strony wydawało mi się, że pozycja, która tu niemal forcownie powstaje, jest dla białych wielce ryzykowna. Ja zagrałem skoczek G4. Wacław odpowiedział skoczek D2, dość istotne jest to, że skoczek D4 chyba nie działa, nie sprawdzałem tego z komputerem, więc nie wiem, czy to jest dobre, posu... znaczy nie wiem, jak czarne powinny reagować, myślałem przy partii, że chyba goniec C5 gram od razu i tutaj są naciski i na piątka F2 i na skoczka D4 i to się chyba nie trzyma, to znaczy na bicie chyba po prostu mogę, być może wtrącić nawet bicie skoczkiem, i wisi Hetman. Wydaje mi się, że to nie jest dobra pozycja. Chyba, że tu są jakieś sztuczki, typu, nie wiem, Hetman D8 na przykład, Hetman D8, tak, ale no, nawet tego typu pozycja nie powinna być specjalnie dobra dla białych. Z tym, że no, tak jak mówię, nie wiem, ale to wygląda bardzo podejrzanie. Białe zagrały skoczek D2, to nadal miałem przygotowane i tu dokładnie w tym momencie była, było pierwsze. Zboczenie z teorii, znaczy teorii z przygotowania, które ja przed partią wykonałem, gdyż Wacław nie zagrał ruchu skoczek F3, który wskazywał komputer, zagrał inaczej. Na to ja miałem przygotowane, że bije, bije, gram goniec C5, hetman E1 i tu prawdę mówiąc zapomniałem, co przygotowywałem. Nie byłem pewien. Przy partii liczyłem... Że mogę, jakiś taki śmieszny wariant. Skoczek E5, atakuje gońca, goniec odchodzi. Jeżeli gram skoczek D3, to jest fajne Hetman C3 z atakiem na skoczka i na pionka. Jak biję, Hetman bije G7. I teraz jest śmieszna sprawa. Gdybym nie miał gońca, to bym wygrywał. Mianowicie, gdyby, to zresztą widać w linii, goniec F8, Hetman bije H8. Dwa pytajniki, skoczek H3. A, dobra, ok. To ja liczyłem, że tu daje mata, a tu jest skoczek G1. Dobra. Ja liczyłem, że, że, że daje mata, przepraszam, skoczek F2, ale oczywiście skoczek G1, no tego mata nie daje. Także ta, ta linia w ogóle nie ma żadnego sensu. Ta linia w ogóle nie ma żadnego sensu. Ja tutaj no, nie za bardzo mam jakieś sensowne odskoki. Mogę wieża F8 zagrać, bo król nie ucieka, ale to nie byłem pewien. Ta pozycja wydaje się no, mocno niejasno. Mam pionka mniej, oba króle słabe. Może chcę zagrać goniec E6 i długa roszada. Nie mam pewności. Dlatego, gdyby przeciwnik zagrał właśnie skoczek F3, bicie, bicie, tak i tak, tu bym musiał pomyśleć, bo mogę zagrać ruch typu roszady, no ale wtedy przeciwnik gra skoczek F4. Jak gram skoczek E5, to goniec E2. Skoczek też na pole D5 zaraz się orientuje. Tak czy siak, nawet jak zagram goniec D4, podejrzewam, że czarne mają bardzo fajną inicjatywę. To jest zaledwie jeden pionek. Goniec tutaj naciska, ale no nie, nie byłem pewien, jak powinienem to rozgrywać. Także tu musiałbym mocno się nagimnastykować, a przeciwnik zagrał skoczek F4. No i to jest taki zawsze przyjemny moment, kiedy. Zaczyna się partia mając godzinę więcej, bo dla mnie to był tak naprawdę pierwszy ruch, który musiałem wykonać samodzielnie, a przeciwnik już użył godzinę. No i dodatkowo pozycja czarnych jest wielce obiecująca. Po spoczek f4, no strasznie długo nie myślałem, bo, bo ruch dla czarnych się narzuca. Jest nacisk na pionka f2, mogę pobić na f2. Rozpatrywałem jakieś inne posunięcia, ale one raczej sensu nie miały, bo no jak gram na przykład goniec c5, żeby tu zwiększyć nacisk, to skoczek d5, wypędzany jest ten hetman, goniec f2 to po prostu odejście i czarne chyba są w tarapatach, dlatego zagrałem skoczek bf2, tutaj trzeba bić, nie ma innej opcji, tu już na skoczek d5 wygrywa ten mat, tylko go pokażmy. Więc tutaj skoczek D5 nie wchodzi w grę, wieża bije F2 i teraz nie goniec C5, bo na goniec C5 obawiałem się ruchu skoczek D5, goniec F2, króle F1. No i nie wiadomo, co się dzieje. Może to też jest dobre, ale tego się obawiałem ale skoczek G4. Wisi skoczek, znaczy wisi wieża, nie można jej obronić hetmanem, bo skoczek bije na pole F2, hetman F2, goniec C5 i koniec partii dlatego trzeba koniecznie zagrać skoczek d3 i teraz e, chyba najdłuższy namysł podczas partii e, miałem bo nie byłem pewien czy grać roszadę e, czy goniec e6 ruchu skoczek f2 w ogóle nie rozpatrywałem bo nie ma sensu tutaj m, tego napięcia się pozbywać ono jest korzystne dla czarnych e, może się okazać że w jakimś momencie i to jest planem czarnych napadniemy skoczka na d3 jakby się udało wieża D8 od razu zagrać w jakimś momencie no to mógłby być koniec bo ten skoczek by był zaatakowany potem by można go było zbić i zbić wieżę za darmo ale no jeszcze trzeba właśnie się do tego skoczka dobrać no i był wybór czy goniec E6 czy krótka roszada ja zagrałem krótką roszadę goniec E6 było ciekawe bo goniec E6 wydawało mi się może być troszkę bardziej chytre ale może i tak białe zagrałyby na przykład posunięcie H3 i się, no może może nie ma wielkiej różnicy. No ja zagrałem Roszada, bo mówię groże ruchem wieża D8, przynajmniej tak mi się wydawało a goniec wcale nie musi powędrować na E6, może na jakieś inne pole powędruje. Przeciwnik Hetman F3, teraz nie mogę ruszyć wieżą, bo Hetman zbije na F7, więc obroniłem pionka, teraz już chcę zagrać wieżą na D8, teraz trzeba coś zrobić, przeciwnik zagrał H3. Zauważmy, że na jakiś ruch typu właśnie skoczek na, na F1, to jeżeli dobrze pamiętam, ja właśnie chciałem zagrać wieżą na D8 z groźbą bicia i chyba jest cienko. Nie, nie, nie wiedziałem co można zrobić białymi, to wygląda bardzo, bardzo źle stąd H3 ze strony przeciwnika, skoczek F2 skoczek F2 po partii ktoś mi powiedział przedstawiciel organizatora że hetman F2 To był, że skoczek F2 był przegrywającym błędem, że trzeba było zagrać hetman F2 przyznam się szczerze, że wydawało mi się, że tutaj też stoję wielce obiecująco Gdyż nawet po wymianie hetmanów, chociaż nie wiem, czy chciałbym wymieniać tutaj hetmany, bo kuszące jest hetman B5, atakujemy skoczka. Skoczek nie może się ruszyć, bo jak się ruszy, to wygrywam hetmana, więc chyba goniec F1. No ale tu po pierwsze mogę zbić pionka, co może być dobre, ale chyba to za mało, bo przy parze gońców może białe się tutaj bronią. No ale mogę zagrać na przykład posunięcie typu wieża C8, żeby na C2 wskoczyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo obiecująca pozycja. Natomiast przeciwnik pobił skoczek F2, no i ta pozycja jest chyba po prostu nie do utrzymania, gdyż no materialnie mamy prawie równowagę, czyli wieża za dwa skoczki, ale figury białych są po prostu fatalnie ustawione. I gra czarnych jest bardzo prosta. Podejrzewam, że tu jest więcej niż jedna ścieżka do wygrania tej pozycji, bo no można zagrać wieżą na C8, można zagrać wieżą na D8, albo drugą wieżą na C8, można zagrać goniec C5. Wszystkie te ruchy są ok, natomiast ja zagrałem goniec F6. Taki ruch wydaje się wolny. I ruszam gońca, który niby coś robił, no ale z drugiej strony na E7 nie robił za wiele. A tu pojawia się gigantyczna groźba ruchu A3. Zobaczmy, że teraz oba gońce tutaj bardzo dobrze operują. I tak naprawdę, mimo że chciałoby się grać na skoczka F2, to właściwie chyba zgodnie z zasadą dwóch słabo atakuję tak na skrzydle hetmańskim, jak na skrzydle królewskim bo właśnie pionek B2 jest słaby i słaby jest cały czas ten skoczek, także mam bardzo dużo opcji i tutaj przeciwnik no, musi się jakoś bronić przed ruchem A3, bo zobaczmy, że jak skoczek idzie na F1 to gram właśnie ruch A3 no i to właściwie zamyka temat, nie ma tutaj jak się dobrze przed tym bronić, grożą po prostu widełki Dlatego a3 niemal wymuszone, a teraz przy tych pionkach tak ustawionych zawsze je wygrywam tak naprawdę. Wieża na c8, groże wskoczyć na c2, więc coś trzeba robić. Przeciwnik zagrał skoczek f1, no i teraz kusiło grać na inicjatywę jakoś, albo goniec d4, albo wieża c2. Ale odezwał się też materializm. Przecież mogę po prostu wziąć pionka i atakować dalej, bo tutaj właśnie na pionku się nie kończy. Myślałem, że przeciwnik zdecyduje się na ruch Hetman d1, tak nie zagrał. Wtedy wydawało mi się, że gram po prostu wieża d8 i na ruch typu Hetman e1, co wygląda stosunkowo ok. No to wtedy Albo mogę wieżą na C2 zagrać, co też jest bardzo nieprzyjemne, albo mogę nawet poszukać wymiany hetmanów, bo jak tylko wymieniał się hetmany, to powinno być bardzo dobrze. Czyli na przykład bicie, bicie E5, żeby tutaj skoczka wprowadzać do gry, to podejrzewam, że wygrywa właściwie kilka rzeczy. Ja przy partii myślałem, że coś nawet takiego typu może wygrywać, że tak, tak, i, i wy, wy, wymieniam po prostu wieżę w jakichś tego typu konstelacjach i potem wygrywam pionka i powinno być ok, ale to jakoś technicznie tutaj można zrobić, nie trzeba się też spieszyć z wymianą hetmanów, można właśnie zagrać tak i naciskać po drugiej linii, można zagrać nie wiem, gońcem na B3, można ruszyć pionkiem na B5, wszystkie te ruchy są bardzo kuszące, bo jak tylko pionek A3 znika, no to ja dochodzę pionkiem do A2, który jest broniony przez gońca na, z 6 i wszystko się ładnie zgrywa. No i tutaj już na bardzo małym czasie i w bardzo słabej pozycji Waclaw jeszcze próbował jakoś te figury podłączyć do ataku, no ale oczywiście te figury z pól F1, F2 i G2 no są po prostu za daleko, nie ma tutaj czasu, żeby jakąś kontrę zrobić, a ja po prostu sobie biję pionki. Zbiłem wieżą, żeby mieć możliwość wymiany wież, i po ruchu E5, który właśnie miał na celu, jak sądzę, przejście skoczkiem na E6 wieża A1, żeby wymienić wieże. Przeciwnik już prawie cały czas dłużył zagrał wieżę E4. No, jeżeli by pobił i zagrał skoczkiem na E4, no to gram po prostu A3. Na szacha mogę, mogę pobić, mogę tego też nie bić, mogę król A8, ale nawet tak łatwo wygrywa, bo po Hetman E6 z ideą wiecznego szacha jest Hetman C1, zabieram pole G5 i po prostu dochodzę. Pionkiem, a jeżeli pionek bije na F6, no to liczyłem, że tak, tak, tak. To nie wiadomo czy takie warianty trzeba liczyć, ale tutaj policzyłem, że na końcu mam szacha i wygrywam tego gońca. Bo gdyby nie było tego szacha, to jeszcze tutaj się można zdziwić, bo grozi mat. A na to jest no, na przykład bicie, więc to by było niezbyt, niezbyt fajne, ale, ale ten szach jest i, i wygrywam. Także przeciwnik no, zdecydował się na wieża E4. No ja zagrałem A3, tu, tu już wygrywam na wszystkie sposoby, po prostu pionek dochodzi, wieża B4. No i tutaj, żeby jeszcze było w miarę ładnie, bo mogę oczywiście zagrać Hetman C1, ale postanowiłem. Zbić, zbić, bo okazuje się, że pionek jest nie do zatrzymania. Grozi i wieża B1, i wieża F1. Oba ruchy są bardzo niebezpieczne. Czyli jak Hetman idzie na, na przykład na linię A, to wieża B1, Hetman w następnym ruchu się dorabia. Przeciwnik zagrał jeszcze skoczek E4. No i tu miałem już naprawdę fajny wybór. Można zagrać wieżą na B1, a ja postanowiłem jeszcze zbić. I dorobić Hetmana, i teraz już mam i jakość przewagi, i też wygraną, tak z wielu różnych przyczyn, bo wszystko po prostu wisi, także tutaj przeciwnik uznał się za pokonanego. Taka była partia numer 3. Bardzo Wam dziękuję, chociaż muszę powiedzieć, że trochę się obawiałem, bo dzięki Waszemu głosowaniu wygrałem nagrodę za partię numer 2 za najładniejszą, najciekawszą partię drugiej rundy. Ale przypomniałem sobie, że taką nagrodę wygrałem w jednej z rund w 2019 roku, wtedy pokonałem w pierwszej rundzie Pragnanandę, młodziutkiego wówczas jeszcze. A w drugiej rundzie pokonał mnie Aleksiej Szyrow. W 2020 roku wygrałem bardzo elegancką partię z Ninjatem Abasowem i dostałem za nią nagrodę. Następnego dnia pokonał mnie jednak Kacper Piorun. No i tutaj właśnie była presja, czy przypadkiem ta nagroda nie jest przeklęta. Jeżeli jest, to ją odczarowałem. Na tę partię też można głosować, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest dużo ciekawych partii w turnieju, więc... Czujcie się w obowiązku do zagłosowania, ale niekoniecznie na moją partię. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Nie zapomnijcie o łapce w górę, nie zapomnijcie o komentarzu i zapraszam do kolejnych relacji oraz relacji na żywo, które prowadzi od dwóch dni i jutro też poprowadzi Antoni Szustakowski. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.